Ksiądz morderca, pedofile, zabójca prezydenta i nekrofil. W dzisiejszym odcinku Niezapomnianych pokażę Wam groby polskich morderców. Wcale nie leżą oni pod płotem w alejkach, gdzie nikt nie spaceruje. Pochowani są na ważnych dla Polaków cmentarzach. Kiedyś morderców chowano przy płotach i murach w zbiorowych mogiłach. Ich groby były oznaczone jako NN, czyli nieznanego imienia. Teraz to się jednak zmieniło. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Niezapomnianych. Eligiusz Niewiadomski był malarzem, krytykiem sztuki i wykładowcą. To dzięki jego staraniom do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie ściągnięto Ferdynanda Ruszczyca i Ksawerego Dunikowskiego. Niewiadomski był także pionierem polskiego taternictwa. Tworzył mapy szlaków turystycznych. Ponadto pracował w Ministerstwie Kultury. Należał do rodziny o korzeniach szlacheckich. Jego ojciec Wincenty był znanym literatem, a starsza siostra Cecylia tłumaczką. Przetłumaczyła m.in. baśnie Hansa Christiana Andersena. Matka Niewiadomskiego, Julia Werner, zmarła, gdy przyszły malarz miał 2 lata. Obowiązki opieki nad Eligiuszem przejęła jego starsza siostra Cecylia. Eligiusz Niewiadomski z żoną Marią Natalią de Tully miał 2 dzieci. Syna Stefana, który zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz w 1941 roku i córkę Annę. Niewiadomski oprócz swojej działalności artystycznej działał także politycznie. Był endekiem i narodowcem, przez co w zaborze rosyjskim siedział na powiaku. Razem z synem Stefanem walczył także w wojnie przeciwko bolszewikom. Piękną kartę przerwał udany zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. Niewiadomski zastrzelił głowę państwa w Galerii Zachęta w Warszawie. Narutowicz, który pełnił funkcję prezydenta zaledwie od 5 dni, zginął na miejscu, zaś Niewiadomski sam oddał się w ręce policji. Został skazany na karę śmierci, której sam się domagał. Pierwotnie malarz chciał zastrzelić Józefa Piłsudskiego, jednak gdy dowiedział się, że marszałek nie kandyduje na prezydenta, zmienił swoje zdanie. Eligiuszowi Niewiadomskiemu nie podobał się układ polityczny ówczesnej Polski, szczególnie to, że władzę przejęła lewica. Dlatego postanowił zabić Gabriela Narutowicza. Niewiadomski został zastrzelony przez pluton egzekucyjny 31 stycznia 1923 roku. Jego pogrzeb na Starych Powązkach w Warszawie odbył się tydzień później. Przyszło na niego aż 10 tysięcy osób. Do dzisiaj grób Niewiadomskiego jest chętnie odwiedzany przez narodowców. W 1977 roku w filmie Śmierć prezydenta w reżyserii Jerzego Kawalerowicza postać Niewiadomskiego zagrał aktor Marek Walczewski. Tuż obok Eligiusza Niewiadomskiego spoczywa jego starsza siostra Cecylia. Vis-a-vis pochowany jest Edward Dziewoński, słynny Dudek, polski aktor i reżyser, twórca kabaretu Dudek. Obok Eligiusza Niewiadomskiego pochowany jest także Jerzy Duszyński, aktor, którego z pewnością pamiętacie z takich filmów jak Zakazane piosenki czy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Kolejny morderca, którego Wam przedstawię, to ojciec Damazy Paulin z zakonu na Jasnej Górze, który był zakonnikiem od 1906 roku. Podczas jednej ze spowiedzi poznał Helenę Krzyżanowską, młodszą od siebie o 11 lat, urzędniczkę łódzkiego telegrafu, która została jego kochanką. By kupować jej drogie prezenty, biżuterię, wycieczki do Włoch czy opłacać mieszkanie, okradał klasztor. Razem ze wspólnikami z zakonu obrabował skarbiec, czy zabrał złoto i perły z obrazu Matki Boskiej. Zorganizował także fikcyjny ślub kochanki ze swoim kuzynem Wacławem. Opłacił im nawet wesele w hotelu europejskim w Warszawie. Kosztowało go to aż 1400 rubli. 22 lipca 1910 roku zamordował swojego kuzyna Wacława. Ojciec Damazy, macoch, poćwiartował ciało kuzyna siekierą, włożył do sofy i dorożką wywiózł do warty na wysokości wsi Zawada.
Długo nie nacieszył się wolnością. W 1912 roku został skazany przez sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Zakonnik usłyszał wyrok 12 lat ciężkiego więzienia. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiedli także jego wspólnicy oraz kochanka, która usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Ojciec Damazy zmarł w 1916 roku i został pochowany obok kwater żołnierzy na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim. Życzeniem duchownego było, żeby jego grób deptali przechodnie. Na nagrobku na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim widnieje napis: ksiądz Damazy Macoch, wielki grzesznik i wielki pokutnik, prosi o modlitwę. Teraz przedstawię Wam historię Edmunda Kolanowskiego, nekrofila, jednego z ostatnich morderców skazanego w Polsce na karę śmierci. Kolanowskiemu udowodniono 3 morderstwa, w tym 11-letniej dziewczynki. Nazywany był zimnym chirurgiem, gdyż okaleczał swoje ofiary. Wykopywał także swoje ofiary ze świeżych grobów i wykorzystywał seksualnie. Profanował także ciała w kaplicach przycmentarnych. Odcinał kobietom piersi i genitalia i przyszywał do manekina, którego wykorzystywał seksualnie. Potem szczątki palił w piecu. Zaburzenia seksualne pojawiły się u niego w wieku nastoletnim. Zaczepiał kobiety w centrum Poznania, przez co trafił do poprawczaka. Jego zamiłowanie do cmentarzy rozpoczęło się już w wieku dziecięcym. Jego matka zabierała go na cmentarz Miłostowo w Poznaniu na grób brata. Kolanowski prowadził także tak zwane normalne życie. Miał żonę i 2 córki. Potem się rozwiódł i z konkubiną doczekał się kolejnego dziecka. Milicja wpadła na jego trop w 1983 roku. Wpadł wkrótce po nieudanej zasadzce na cmentarzu Miłostowo. Kolanowski został skazany na karę śmierci przez Wojewódzki Sąd w Poznaniu. Wyrok wykonano 28 lipca 1986 roku. Grób Edmunda Kolanowskiego opłacił areszt śledczy na 20 lat. Obecnie grób strasznego nekrofila praktycznie nie istnieje. Tadeusz Kwaśniak, seryjny morderca i nekrofil, który nazywany był ręcznikowym dusicielem, dopuścił się aż 5 morderstw młodych chłopców w okresie od kwietnia 1990 do kwietnia 1991 roku. Morderstw dokonał na terenie całej Polski. Podstępem zwabiał chłopców, którzy wpuszczali go do swoich mieszkań, wykorzystywał seksualnie i mordował. Na koniec okradał mieszkania i pisał na ścianie napis "zemsta". Policji udało się szybko złapać Kwaśniaka. Niestety pedofil nie usłyszał wyroku, gdyż popełnił samobójstwo w areszcie, wieszając się na bandażu. Tadeusz Kwaśniak został pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, nieopodal grobu Kolanowskiego. Na poznańskiej nekropolii spoczywają także inni 2 pedofile, Kazimierz Polus i Krzysztof Kałużny. Polus dopuścił się morderstwa 8-letniego chłopca, 17-letniego młodzieńca i 21-letniego mężczyzny. Za swoje zbrodnie usłyszał karę śmierci. Wyrok wykonano w marcu 1985 roku. Krzysztof Kałużny został skazany na karę śmierci za wykorzystanie seksualne 8-letniej dziewczynki, którą później zamordował. Wyrok wykonano we wrześniu 1986 roku w Poznaniu. Groby Krzysztofa Kałużnego i Kazimierza Polusa na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu już nie istnieją. W ich miejscu pochowano nowe osoby, odpowiednio w 2011 i 2016 roku. Ryszard Sobok, seryjny morderca z Wielima. 11 i 12 lutego 1981 roku zamordował 6 osób. Najpierw powiesił swoją konkubinę będącą w 7 miesiącu ciąży, potem jej dzieci, rocznego syna i 16-letnią córkę. Następnego dnia zamordował swojego ojca młotkiem, a dzieci siostry będące w wieku 9 i 10 lat powiesił na linkach do prania w łazience. Za swoje zbrodnie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 marca 1984 roku. Soboka pochowano na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Jego grobu już nie ma, nie był opłacany od 2004 roku i został zlikwidowany. Ostatnim mordercą, o którym Wam opowiem, był Henryk Moruś,
seryjny morderca z Sulejowa, skazany za dokonanie 7 zabójstw na terenie województwa piotrkowskiego. Moruś początkowo skazany był na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. Morderstw dokonywał na tle rabunkowym. Zamordował m.in. właściciela kantoru, emeryta i sprzedawczynię oraz małżeństwo, które spodziewało się dziecka. Kobieta była wówczas w 3. miesiącu ciąży. Moruś zmarł w 2013 roku w więzieniu w Czarnym 20 lat po usłyszeniu wyroku. Został pochowany na cmentarzu w Człuchowie. Czy pan się przechylał na śpiącą kobietę? Nie. Jaka odległość? Proszę wyciągnąć rękę i pokazać. Tak pan strzela, tak? Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. Cieszy mnie, że jest was coraz więcej i chętnie oglądacie mój program na YouTube. W następnych Niezapomnianych pokażę wam groby najbogatszych Polaków. Nie wszyscy mają okazałe grobowce. Do zobaczenia.